na przykład dawanie. O, na przykład. To jest tam zapełnianie. Bo tak samo jest, ja pamiętam, jak Artur powiedział, to samo nie ma nic mniej. W ogóle nie ma większych, mniejszych. Ten, co głosi, jest ewangelistą i ten, co sieje w królestwo. Nie wszyscy są ewangelistami. Jest to samo, to samo, to samo. W ogóle z pułapu serca, bo jak wiecie, no. Coś jest nie z pułapu serca, z przymusu teraz, bo ryknął ktoś i trzeba. To nie, nie, do miłości tak nie ma. Nie ma, nie ma. Jak nie ma, to nie ma. I koniec. Dzisiaj, kochani, chciałabym poruszyć temat. Myślę, że ten temat jest bardzo malutko poruszony. Mamy tam na fundamentach wiary, ale to jest malutko. Chciałabym troszkę rozszerzyć ten temat, bo uważam, że to jest to jeden z elementów, które dostaliśmy jako prezent od Boga. Chciałabym powiedzieć o aniołach, o duchach służebnych. Wiem, że dla wielu one są trochę pominięte. To tak, jakbyś dostał prezent, taki naprawdę wypas, ale zostawiłeś go na półeczkę, ma ładne opakowanie i mówisz, mam prezent, ale w ogóle z niego nie korzystasz. A jest po prostu prezentem, który rozwiązuje ci wiele rzeczy. Ale on jest, no mam. Ci bym chciała powiedzieć właśnie o aniołach. Nigdy do końca nie wypełnisz swojego celu w życiu, Bożego celu, bo trzeba powiedzieć cel, a cel to jest różnica. Możesz mieć swoje cele, a ja mówię o Bożych celach w twoim życiu. W ogóle jesteśmy do tego powołani, żeby mieć Boży cel w życiu. Nie wypełnisz w pełni, będziesz to robił po grudzie, gdy nie będziesz współpracował z aniołami. Powiem wam świadectwo takiego męża Bożego. On tak, do sługa Boży, i on tak rozmodlony z Bogiem, i w ogóle Jezus do niego mówi, że wiesz co, ale tak, ja ci daję aniołów do pomocy. Ale nie, tylko ty, Jezu, tylko ty, Jezus. Jezus go zgromił, powiedział do niego, dlaczego gardzisz prezentem, który ci dałem? Dlaczego tym gardzisz? Wypionowało to go. Jest to obraźliwe w stosunku, nawet bym powiedziała krok dalej. Jest to obraźliwe w stosunku do Boga, jeżeli nie korzystasz z tego. To są duchy stworzenia, które nie tylko były stworzone do wielbienia Boga, ale do służenia nam. W ogóle taki jest plan. Do służenia dzieciom zbawienia. Musimy się nauczyć współpracować z aniołami. Jest w Ewangelii Jana, znacie to na pewno, gdzie Natanael, Filip mówi, chodź, idziemy do Nazaretu. Tam jest Jezus, Zbawiciel, a Natanael, co może być dobrego z Nazaretu? I tam znacie tą historię i później Jezus do niego mówi tak. Pozwolimy sobie to przeczytać, bo to jest ważne. To jest w Ewangelii Jana, pierwszy, 47, to jest ostatni. Pierwszy, tak. Wiecie, że jak Jezus mówi zaprawdę, zaprawdę, to jest coś ważnego? Może od 50 zaczniemy. A Jezus odpowiadając, rzekł do niego, czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, iż cię widziałem pod figowym drzewem? Ujrzysz większe rzeczy niż to. I słuchajcie, powiedział też do niego. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych, wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Ujrzycie niebo otwarte. Niebo jest otwarte, kochani.
I anioły wstępują i zstępują. To się dzieje teraz, to jest dla nas. Niebo jest otwarte. Większe rzeczy. Jezus często mówi, jeszcze będziecie robić większe rzeczy. Większe rzeczy. Musisz, nie lubię tego słowa, musisz. Musisz zapragnąć żyć z aktywności z aniołami. Wiecie, on, zapisałam sobie, powiedział ten właśnie, ten mąż Boży, że powiedział coś takiego, że większość chrześcijan więcej grzeszy modląc się niż kiedy indziej. A wiecie dlaczego? Muszę sobie założyć moje bryle, bo sobie bardzo drobne zapisałam. Większość modlitw wypowiedzianych z nadzieją to grzech. Z nadzieją. Modlisz się, o Boże, tak to 100 euro może do rachunków. Please. Ty masz 100% w Jezusie. To jest modlitwa beznadziejna. Dodaj mi to, żebrzesz. To jest modlitwa niewiary, bo nie wierzysz, że masz 100% w Bogu. Więc prosisz o jakieś głupie 100 euro. Musisz mieć dziecięcą wiarę, ufność. Będziesz wtedy widział otwarte niebo. Wtedy otwarte niebo i aniołów wstępujących i zstępujących. Jesteśmy istotami ponadnaturalnymi, więc musimy się poruszać w ponadnaturalnych rzeczach. Tak naprawdę ty jako istota ponadnaturalna w domu ponadnaturalnym powinieneś się bardziej czuć naturalnie niż w naturalności. Tak w ogóle. Dlatego religia, wiecie w ogóle jak świat aniołka widzi z gołą pupką małego jakiegoś debilnego aniołka, to potężne anioły. Dzisiaj na uwielbieniu było ich tu szeregi. Było bardzo ich tu dużo, plus jeden wielki anioł. Każdy z was ma szereg aniołów. Taka jest prawda. A Boga żeście widzieli? No nie, a wierzycie w Niego? No właśnie. Wiecie, jak jest z nami, że my mamy problem, to w sposób naturalny zaraz próbujemy rozwiązać problem. A jak się nie udaje, o Boże, to są te modlitwy właśnie. To wtedy próbujemy coś wymodlić sobie. Szukamy u Boga rozwiązania. A powinniśmy w sposób naturalny poruszać się w ponadnaturalnym. Na pewno każdy z was, a jak nie, to zachęcam, wzywał aniołów ku pomocy. Jest to naprawdę super rzecz. To się dzieje. To się naprawdę dzieje. Ty w to musisz wierzyć, bo to je masz. Po to je masz. Gdy będziesz się w sposób naturalny poruszał w ponadnaturalnym, gdziekolwiek się pojawisz, będą się takie rzeczy działy. Wtedy te rzeczy będą się z automatu działy. Mamy się poruszać tak, jak Jezus się poruszał. Bądźcie tam w 1 Jana 2,6, bądźcie na tej ziemi jak ja, Jezus powiedział. Bądźcie na tej ziemi jak ja. I podążaj za mną, nie podążaj za człowiekiem, nie podążaj za nie wiadomo jakim super liderem, mężem Bożym, czy jakimkolwiek człowiekiem. Podążaj za Jezusem, podążaj. Jesteś uczniem Jezusa, nie uczniem człowieka. Jesteś uczniem Jezusa, nie człowieka. Przeczytam wam z pierwszego, tu mam Biblię, z 1 Jana. 4 rozdziału. A jeszcze wcześniej to, co powiedziałam, że tacy jak Jezus jesteśmy. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował.
kto mówi, że w nim mieszka. Tak powinien postępować, jak i on postępuje. W 4:19 miłujmy więc, gdyż on nas przedtem umiłował. Jan to napisał, gdy Jezus już był w niebie. Tam zasiadał ze swoim po prawicy Ojca. Dlatego on jest w niebie i w autorytecie dał nam w tym, co dokonało się, siadł po prawicy i powiedział: teraz sprawuj władzę. Żyj zwycięskim życiem, a wszystko to jest czynne, wiecie, jak w miłości. Jeżeli nauczysz się żyć życiem zmartwychwstałego Jezusa, zmartwychwstałego Jezusa, to bez problemu będziesz mógł wskrzeszać ludzi. Ale tylko wtedy, bo dzisiaj jest po prostu... Ja nie chcę nic oceniać. My to mamy, ale to naprawdę, to się musi... Musisz żyć tym zmartwychwstałym Jezusem. Wszyscy uzdrawiają, mogą uzdrawiać, uwalniać, wskrzeszać. Ale praktyczne świadectwa, ja proszę bardzo o praktyczne świadectwa. To będzie realne, gdy będziesz żył zmartwychwstałym Jezusem. Anioły, duchy służebne, ich celem jest służenie Tobie. Anioły chcą wykonywać Twoje polecenia. One czekają. Wiecie, że one się nie poruszają, jak je nie wzywacie. One stoją sobie tak. One mają konkretnie, anioły są konkretnie przysposobione do każdego z Was. Konkretne anioły. Macie konkretne anioły, każdy z Was. I albo je zajedziecie, że jak pójdziecie do Pana, to anioł z poszarpanymi piórami obetrze się i powie: ale miałem jazdę. Albo drugi powie: dobrze, że już jest u Pana, bo myślałem, że zanudzę się, że umrę z nudów. Taka jest realność, tak jest. Albo wycioracie anioła, bo on jest... On się porusza z prędkością światła. W ogóle on jest do tego stworzony. On jak nic nie robi, to jest tragedia dla niego. To jest dla niego tragedia. Religia, wiecie co mówi? Nie rozmawiaj z aniołami. A ja wam coś powiem. A jak uwalniasz i gromisz diabła, to z kim rozmawiasz? Rozmawiasz z upadłym aniołem. Z upadłymi aniołami rozmawiacie. I religia ci powie: nie rozmawiaj z anioła, coś ty, coś ci się klepka cię krzaniła. Nie. Jak możesz rozmawiać i gromisz ich, tak samo do aniołów. Rozmowa to jest, wysyłasz im polecenia, nakazy. Leć tu, zrób tu, powiedz tu, idź tam. Ale religia, wiecie, że ona wszystko potrafi wykrzywić. Gdybyś więcej rozmawiał z dobrymi aniołami, mniej byś musiał mówić do upadłych. Taka jest prawda. Mniej byś się narobił. Więcej gadaj z dobrymi, nie musisz ze złymi. Nie skupiaj się na diable. Nie gloryfikuj tego dziada. Nie gloryfikuj go. Masz Ducha Świętego, dary i aniołów. Wykorzystuj aniołów na maksa. One się nie męczą. Aniołowie to pomysł Boży, nie ludzki. Aniołowie kochają Boga. Razem z aniołami osiągniemy Boży cel. Ale aniołowie Boży nie są po to, żebyś ty opowiadał jaką historyjki fajne. Historyjki związane z aniołami, żebyś mówił: o taki. Nie, aniołowie są po to, żeby był zrealizowany Boży plan do twojego życia. Wiecie, że
wtedy na tej ewangelizacji, gdzie nam chcieli nas skrócić o głowę, ja odczuwałam taką realność Bożej ochrony przez aniołów. Moje oczy duchowe widziały potężnych trzech aniołów. I ja się nie bałam. I co? Nie mogłam realizować dalej swojego? No oczywiście. Wyszliśmy znowu i znowu i nic nas nie wystraszy. Bo ty w ogóle wierzysz, że ty masz aniołów ku pomocy. Właśnie, on ci nie przy... dla fajnych historii jest. Wiecie, taki anioł, taki, no ale co z tego wynika? No co wynika z tego, że opowiesz, że widziałeś anioła? On jest ku pomocy dla ciebie, nie? Wiecie, że opowiem wam takie świadectwo. Był chłopak odrodzony z Bożego Ducha, ale w pewnym momencie poszedł do świata. I zadzwoniła matka do pewnego pastora i mówi, no weź coś zrób, naprawdę my jesteśmy zdruzgotani. A jeszcze żeby było fajnie, to był w ogóle syn pastorów. No i ten właśnie ich przyjaciel wpadł na pomysł, że on go zabierze do siebie na posługę. I on przyjechał do niego i on prorokował, ten pastor, w czasie nabożeństwa i wiedział doskonale, że dana osoba jest chora na to i na to. I mówi do tego chłopaka, a teraz połóż na nią rękę i przemów i uzdrów ją. I ten chłopak poszedł, zrobił to. I on go tak popychał i w ogóle mu zaczął mówić. I w ogóle aniołowie, nakazuj aniołom. Nakazuj aniołom, przemawiaj do aniołów. Chłopak w ogóle tak się rozwinął duchowo. No i odwiedził swoich rodziców. I była taka sytuacja. Oni mieszkali w jakiejś takiej dzielnicy nie za bardzo bezpiecznej. I zamek się zepsuł. Ciemna noc, zamek zepsuty. A on do tych rodziców z ufnością dziecka mówi tak. Ja zawołam aniołów i zaraz tu. Jak ty możesz rozmawiać z aniołami, religijni pastorzy? Co ty w ogóle robisz? On i tak zbagatelizował to, przywołał aniołów i wiecie, co się stało? Zamek został wypchnięty na drugą stronę. I oni weszli do domu. Ale religijny, debilny łeb, tak powiem. Zadzwonili ci rodzice do tego pastora i mówią, co ty w ogóle z nim zrobiłeś? On rozmawia z aniołami. Nieważne, że chłopak nie chodził już w świat, że w ogóle uzdrawiał i szedł jak przecina. Nie. Co ty mu zrobiłeś? On rozmawia. I widzieli naocznie manifestację anielską. Widzicie, dlatego ja bardzo nienawidzę religii. Bo się nie patrzy na życie, tylko ma się klapy i się idzie. Możesz. One usługują, one po prostu są czynne. To są te istoty do tego stworzone. Także chłopak wziął swoje i robił i bardzo dobrze. Nigdy nie idź za uczuciami, bo niech twój anioł w niebie ci powie, podziękuję ci, ale miałem dużo roboty. One są stworzone do tego. Zapisałam sobie to. Albo twoje uczucia będą podążać za twoimi wyborami, albo twoje wybory będą podążać za twoimi uczuciami. Nigdy nie podejmuj decyzji w emocjach. Idź do Boga, kiedy masz problem i Go uwielbiaj. Wtedy najbardziej. Jak będziesz Go uwielbiał, zobaczysz, jak się gęsto zrobi od aniołów. Odczuwasz nieraz, nie wiem, czy masz tak. Odczuwasz, jak się tak uwielbiasz Boga, to odczuwasz taką gęstość. Ja to odczuwam. Są to wizytacje anielskie, one przychodzą do uwielbienia.
Te twoje anioły się uaktywniają i aniołowie chwalcy przychodzą. I co? Odchodzą rzeczy od ciebie. Bo aniołów co? Przyciąga prawdziwe uwielbienie. Prawdziwe aniołów uwielbienie i poświęcenie Bogu. Poświęcenie Bogu i uwielbienie. To aniołów przyciąga. To jest atrakcyjne dla aniołów. To jest atrakcyjne i to ich przyciąga, gdy widzą, że ty uwielbiasz w trudnych chwilach dla ciebie. Że ty jesteś na miejscu uwielbienia. To ich przyciąga. Oni ci usługują wtedy. Oni cię podnoszą. I zapomnę, raz kiedyś takie świadectwo słuchałam. Małżeństwo miało służbę właśnie uzdrawiania taką i przyjeżdżają na pewne miejsce i przed budynkiem na parkingu, gdzie jest dużo aut, rzesza aniołów siedzi. Pełno, całe zgraje aniołów siedzą. One już czekają, bo już wiedzą, ci będą usługiwać. Wiecie, że nieraz jak upadamy, to anioł nas po prostu powala. Anioł nas powala. One są, one się poruszają. Musisz nauczyć się chodzić i współpracować ze swoimi aniołami. Ja wam powiem dzisiaj o czterech kluczach do tego, jak masz współpracować z aniołami. Pierwszy klucz to jest poddanie się. Bardzo ważna rzecz, poddanie się. I łaska dzisiaj jest troszkę spłycona i nieraz do jednego punktu i mówimy, to niezasłużona przychylność. Tak, to jest jeden z elementów łaski, ale to jest zdolność do podniesienia cię ponad moc grzechu. To jest też, to jest niebiańska zdolność. Ponad grzechu cię podniesienia. To jest zdolność również do zwycięstwa, kiedy nie masz zwycięstwa. To jest też łaska. Nieograniczona łaska. Nie ogranicza jej tylko do jednej rzeczy, do niezasłużonej przychylności. To jest też powab, kiedyś czytałam. To powab tak samo. Bóg cię takim... Łaska, powab, ty jesteś powabny. Ty jesteś powabny dla rzeszy aniołów. Jesteś powabny, zachwycający. Nie wydawaj swojego ciała na grzech, na członki twojego ciała, ale na sprawiedliwe, na sprawiedliwość. Tu jest mowa o poddaniu. Wiecie, znacie to. Wiecie, znacie, że nie poddawajcie swoich członków grzechowi, ale ku sprawiedliwości. To jest poddanie. To ty decydujesz, czy będziesz chlał, czy nie chlał. I inne rzeczy, bo to chlanie to jest małe rzeczy. W ogóle twoje emocje. Wszystko. Wszystko. Dlaczego chcesz zobaczyć anioła, jeżeli nie jesteś poddany Bogu? Po co? Po co ci jest anioł? Po co? Żeby opowiedzieć, że widziałeś anioła? Powiedzieć fajną historyjkę? Po co chcesz pomocy aniołów, jeżeli nie poddajesz się Bogu? One nie są do tego. Nie są również aniołowie do tego, żeby spełniać twoje zachcianki. One nie są do tego, żeby była ukończona twoja historia. Twoja historia. On nie ściągniesz ich do twojej historii życia, ale ściągniesz ich do historii Bożego celu w twoim życiu. Do tego ich, do wypełnienia, do tego ich ściągniesz. Aniołowie nie są do ja, do listy życzeń. One nie są do tego. Do twoich ambicji, planów niezwiązanych z twoim celem Bożym do życia. One nie są. Wszystko jest stworzone dla Niego i przez Niego. Cel twojej egzystencji to jest Bóg. W ogóle to jest Bóg. To, co dzisiaj mówiłam, pierwsze przekazanie. Niezmienne. On żyje dla ciebie, ale ty żyjesz też dla Niego. Dlatego ja mówię w całości. On się dał w całości, daj się ty w całości. Poddanie. Mówimy o pierwszym poddaniu, żeby współpracować. Poddaj swoje członki Jego celom.
Wiecie, jak to jest? Chcę widzieć, chcę czuć, chcę dotykać, chcę słyszeć, jak Ty, Jezu. Tak chcę. Tak się módl. Jeżeli chcesz współpracować z aniołami, zrób sobie taką modlitwę. Nie chcę widzieć moimi. Wiecie, jak ja sobie przypominam, jak moje oczy są zawodne, jak ja nieraz z zewnątrz patrzyłam na człowieka, a później, gdy mu na przykład głosiłam Ewangelię, to, co miał z zewnątrz, to nie było w ogóle prawda o nim. Jego środek był zupełnie inny. Módl się tak, poddaj się Bogu, powiedz, moje członki, moje zmysły, które były przyzwyczajone od lat widzieć w ogóle tylko w naturalnym, ja chcę dzisiaj poddać te wszystkie zmysły i chcę widzieć tak jak Ty. Chcę dotykać tak jak Ty. Chcę słyszeć tak jak Ty. Poddaj się. A to się stanie realne. Wtedy aniołowie staną się realnie częścią Twojego życia. One są stworzone, aby służyć Bogu, Bożym celom. Wchodzisz wtedy, gdy tak masz, wchodzić do partnerstwa z Nim. Jesteś w partnerstwie. To ich jest cel. To jest ich cel. I drugi klucz. Pierwsze poddania, drugi klucz to naucz się oglądać rzeczy oczami swojego serca, duchowo. Naucz się oglądać rzeczy oczami swojego serca, duchem swoim. Zobaczcie. Każdy z nas, nie wiem czy każdy miał wizję? Kto, niech podniesie rękę, kto miał wizję. No, większość. Zobaczcie, czy wizję widzicie naturalnymi oczami? Nie. Nie widzicie. Tak samo aniołów nie widzicie naturalnymi oczami. A jednak to oglądasz. A jednak to oglądasz i to dla Ciebie jest normalnie tak realne. Tak samo ufasz swojej proroczej wizji, tak samo możesz widzieć tych aniołów. Wiecie, że też możesz widzieć aniołów. Wysyłać ich, ale ich widzieć. Realnie ich widzieć. W wizji. Tak samo jak widzisz wizję. Tak samo ich możesz widzieć. Ale musisz otworzyć oczy swojego serca. Tak jak mówię, nauczyliśmy się ufać zmysłom. Musisz w ogóle poddawać swoje duchowe zmysły stale. Stale musisz poddawać obróbce. Módl się również, otwórz moje duchowe oczy. Wtedy się podłączysz do duchowego życia. I słuchajcie, jest taka historia w drugiej Księdze Królewskiej. Znacie tą historię, jest Eliasz, a ucznia miał Elizeusza. I była jakaś tam, oni byli w jakimś niebezpieczeństwie i on się ten Elizeusz bał. A Eliasz mu mówi, no nie widzisz? Ja wam przeczytam. Nie widzisz tego, co ja widzę? Ja wam pokażę, przeczytam, co widział, bo miał duchowe oczy. Co widział Eliasz? Druga Królewska 6. On biada, napadną na nas. Poczytajcie sobie, napadną, on już jest po prostu naturalne. Zmysły tylko działają. A Eliasz mu odpowiada, on odpowiedział, nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są... jeszcze raz. Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy. Panie, otwórz jego oczy. Elizeusz. Panie, otwórz jego oczy. Otwórz jego oczy, aby przejrzał i otworzył. I otworzył Pan oczy sługi, a to był Elizeusz i sługa. I otworzył Pan oczy sługi i przejrzał. I oto góra pełna była koni, wozów ognistych wokół Elizeusza.
boimy się nieraz, chodzimy, no strach to w ogóle, wiecie, no lęk to zaciemnia, w ogóle w lęku to, o czym my w ogóle mówimy, że my coś tam widzimy, że my coś, zaciemnia cię. On się bał, o, Elizeusz powiedział, Panie, otwórz jego oczy, otwórz, dzisiaj możesz mówić, otwórz oczy mojego serca, abym widział to, abym widział. I on zobaczył rzesze ogniste rydwany. Ogniste rydwany. To jest realne, kochani. Tak realne, bo jesteśmy istotami ponadnaturalnymi, ale czy ty w to wierzysz, że jesteś istotą ponadnaturalną? Bóg chce, żebyś widział duchowy świat jak rzeczywisty. Tak Bóg chce, żebyś ty to... Bo tam będzie cały czas tak. Jeszcze więcej. Poddanie się, otworzenie oczu, serca, oczami swojego serca, żebyś widział rzeczy, to jest drugi, trzeci klucz. Musisz wierzyć we właściwy sposób. To, co mówiłam wcześniej o modlitwie. Więcej krzywdy sobie robisz swoją modlitwą niewiary. Bo ściągasz wszelkie siły demoniczne na siebie. Musisz wiele rzeczy, musisz swoją postawę z niewłaściwych rzeczy wyeliminować. Religia ci to zrobiła, takie kuku ci zrobiła. Bo nieraz w wielu rzeczach prosisz niewłaściwie. Zapisałam sobie takie. Tak wiele moich dzieci próbuje mnie przekonać, abym im coś dał, a ja próbuję ich przekonać, że przez Chrystusa już dałem im wszystko. Sami wiemy, jacy jesteśmy. Mówię to, ja wszystko, co mówię, mówię też do siebie. Daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi. Dałem ci, uzdrowiłem, wszystko zrobiłem. Naucz się, bracie. Ja zawsze to, ja wtedy nie rozumiałam tego, bo to dosłownie, ja mam parę miesięcy nawrócona. Jak Bóg mi bardzo często pokazywał stół tak suto zastawiony, jak w filmach o królach, co widzicie. I przychodziło do mnie takie słowo, jeszcze tego nie umiałam nazwać, że to wizja, że to są ogląd proroczy, że ja dałem tak, ale wy nie umiecie brać. Idziecie, ze śmietnika bierzecie tego życia. I skapnie wam czasem okruszynkę. Okruszynkę mam. A stół jest suto zastawiony. Musisz wierzyć we właściwy sposób. Bo jak nie będziesz wierzył we właściwy sposób, no to jak ty skorzystasz z aniołów? Jak to w ogóle jest kosmos? To jest kosmos. One będą tylko na tych obrazkach ze strzałą. Kupidyn taki goły. Musisz wierzyć w ukończone dzieło krzyża. Twoje serce musi być przekonane o tym, kim jest w Jezusie i co masz. Nie informacja. Nie informacja. I gdy, taka jest kolej, gdy twoje serce już będzie wiarą przekonana, wtedy możesz ogłaszać i tu się dzieje. Bo kochani, jakby to tak było, to ile razy ogłaszałeś i ząk. Spójrzmy na Kościół, spójrzmy na chrześcijan. Gdyby to tak było, to by tego nie było, co oglądamy. Taka jest prawda. Ale wierzące serce musi być. Wtedy to się manifestuje na ziemi. Sukces praktyczny. Świadectwo Sara składała. I takie rzeczy praktyczne. Coś tego i to tak miałem. I pęł, coś się zmieniło. Prawda? Ostatnio sobie słuchałam na... taki jest w Kościele Mocy Benjamin Sadowski, on się chyba nazywa. Chłopak miał odwagę, nagrał się, tak twarz sobie zbliżenie zrobił. To jest świadectwo realności tak samo. Kobiety w ogóle... głupio postrzegał. Był liźnięty pornografią, jak większość mężczyzn.
W ogóle inaczej kobiety widział. I co? Zdecydował się. Boże, to jest chore. Nie chcę tak widzieć kobiety. I realnie mu się w głowie zmieniło. I opowiada, zachęcam. I opowiada. To jest realne, praktyczne świadectwo. Praktyczne. Miałem takie kuku, a dzisiaj nie mam. Nawiązuję inaczej relacje z kobietami. W ogóle czerpę, bo to, co od mężczyzn, to jest co innego, on mówi. Nie da ci relacja z kobietą tego, co ci da z mężczyzną. Mężczyźni są prości, on sam tak mówi. My jesteśmy kobiety bardziej twórcze, no tak jest. Ale jak masz krzywo, on miał krzywo. Krzywo o kobietach. To jest właśnie ta realność. Ani hu, 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 tylko w gadce, to nie działa tak. Jest bardzo, bardzo ważny taki cytat Hebrajczyków 12:22. Wszystko to musi być w praktyce, bo jak nie ma praktyki, to zobaczcie, ktoś wyjdzie, zacznie tutaj teoretyzować, jak to można zrobić, pracować na jakiejś danej maszynie. I on przeczyta, i on to wszystko powie. Zobaczcie, a maszyna obok stoi. W ogóle nic nie wie. Nie zrobi nic na tej maszynie. Tak jest z życiem chrześcijańskim. Praktyka tylko jest realnością zwycięskiego życia w Jezusie. Tylko i wyłącznie. Jest napisane, lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalemu niebieskiego i do, uwaga, niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia. Do niezliczonej rzeszy aniołów wyście podeszli. Niezliczone hordy aniołów. Już żeśmy podeszli do tego. Podeszliśmy już do tego. Do góry. A wielu, ja chcę obecności. Ty już podeszłeś. Ty podeszłeś już do tego. Ty już do tego podeszłeś. Teraz z wiarą musisz wysłać ich, żeby nie byli bezrobotni. Podeszłeś. Już podeszłeś do niezliczonej rzeszy aniołów. Nie czekasz, żeby anioły do ciebie podeszły. Ty podeszłeś do aniołów. One są wokół nas. Musisz konfrontować niewiarę w swoim sercu. Ja raz tak mówię, a wysłałeś anioła? No nie. Usłyszałem, no nie. No, to co ci dał Bóg, stwierdziłeś, no nie, no to siedź w kiblu swoich problemów, jak nie. Jak prezent masz w postaci czystego, stuprocentowego intelektu i mówisz, no nie, no to nie, twoja wola. Nie korzystaj sobie. Musisz konfrontować tą niewiarę, po prostu powiedzieć, Boże, no on wierzy w anioły, ale ja nie wierzę. Jest to dla mnie dzisiaj fikcja jakiejś bajki Andersena. Powiedz to Bogu. Myślisz, że cię Bóg chlaśnie lochą? Przecież nie. Niewierzące serce. Możesz wierzyć we właściwy sposób. Wiecie co? Słyszy się nieraz tak, o, Pan zabrał go. Umiera młody człowiek, zostawia dzieci i się mówi, głupia religia, że go Pan zabrał. Pan to nie morderca i nie osieraca dzieci. To nie wiara w pewnych rzeczach. To nie Pan zabrał. Nie Pan zabrał. Pan nie zabiera tak. Nie morduje. Nie mordercą nie jest. Pan nie zabiera. Tak nie jest. To jest niewłaściwy właśnie sposób
wierzenia. Musisz skonfrontować tą, powiem brzydko, śmierdzącą niewiarę. Nie pocieszać się, bo to humanizm. Pamiętam, jak Sara do mnie zadzwoniła i mówi: może na tak mam jakoś dziwnie, a w ogóle nie jestem jakaś taka bardzo smutna. No pewnie, że nie. Bo wie, gdzie jej mama poszła. I zobaczcie, jak dzisiaj śpiewaliśmy: zmęczonemu daje siłę, utrapionemu daje moc. I ty możesz wiedzieć, że ty w każdej chwili naprawdę możesz się przestawić tak i możesz mieć siłę. I to jest też praktyczna wiara. Przypomina mi się, chyba Krystianowi to mówiłam, usługujący jechał ze swoją córką. Jechali, już mieli dużo takich różnych miejscowości, odwiedzali. I on ją wykorzystywał, że ona prorokowała. Zawsze na zgromadzeniu. I jadą autem i ona tam mówi: tato, proszę, jestem taka zmęczona. Nie bierz mnie już teraz na to prorokowanie. On się odezwał do niej, że w ogóle nie przyjmuje tego do wiadomości. I powiedział, żeby się pomodliła o podniesienie, o wzrost, o siłę. I ona to zrobiła i mówi: wow, tato, to działa. No właśnie, to jest praktyka. I poszła i robiła dalej robotę z ojcem. No właśnie. Ja sama nieraz się łapę na tym. To choć zmęczona. Często Grzesiu mi nieraz mówi: nie powtarzaj tak, że jesteś taka zmęczona. Często mówi: zmęczona, zmęczona. No tak się łapę na tym. No i zauważyłam, że jak ja częściej to mówię, to jestem bardziej zmęczona. Naprawdę jestem bardziej zmęczona. Łapę się na tym. To są takie małe, drobne listki, zobaczcie. My mamy ustanawiać siła, moc, ustanawiam, podniesienie, wzrost, teraz, teraz masz mnie podnieść. Ostatnio słyszałam, Agata mówi, to mnie też bardzo zbudowało. Zapytał ją Bóg tak: przypominasz sobie, dlaczego ci powiedziałem, że masz ćwiczyć? No bo mnie bolały plecy. No właśnie, dlatego miałaś ćwiczyć. Nie żeby powiedzieć: o, jaka zmołaska, jaka jestem, żeby tutaj się teraz wyeksponować i powiedzieć: już noszę taki rozmiar, czy taki. Fajnie, to jest dobrze, mamy się podobać, ja chcę się mężowi mojemu podobać, w ogóle sobie się chcę podobać. To jest też prawidłowe, tylko nie ma być to celem. Nie celem ma być twoim. Celem twoim ma być. Masz być w ogóle, to ciało masz nosić w zdrowiu, w sile. Dlaczego? Żeby służyć Bogu. Żeby twój cel Boży w życiu się wypełnił. To też trzeba skonfrontować sobie. Nie można dorabiać sobie ideologii. Bo my sobie dorabiamy ideologii. Dorabiamy sobie też ideologię do naszej niewiary. O, bardzo często. Nie uwierzymy w coś, to sobie doktrynkę zaraz szybko zrobimy. Nie przyszło uzdrowienie, to nie powiemy, że no mam niewiarę. I zobaczcie, cenię sobie takich ludzi. Mam niewiarę, boli mnie tu. Idę do lekarza, super, gościu, jesteś normalnym człowiekiem. Z normalnym rozmawiam, nie z psychicznie chorym. Bo psychicznie chory to tak. Nie wierzy, nie idzie do lekarza, umrze. I w ogóle jeszcze jest załamany duchowo. Bo ani tu, ani tu, ani pożytek taki, ani taki. Nie, no w takim miejscu jestem. Nie dorabiam. Nie mówię, że to nie czas, nie pora, nie właściwy się ktoś modlił. Nie, no mam niewiarę. Jest jakiś bloker może, no ale jestem. No jestem w takim miejscu. Jest wzrost przecież. My rozwijamy się. Jeden ma, drugi jeszcze nie ma. I już, no. Ale nie robimy sobie, nie głaszczemy tej naszej niewiary. Nie obnażamy ją. To jest niebezpieczna rzecz, bo wtedy wini się Boga.
Jak nie jawnie, to w podświadomości ci to zostaje. Serce, które nie wierzy, jest w Słowie Bożym napisane, to złe serce. To jest złe serce. Musisz wierzyć, że podeszłeś do góry i rzeszy aniołów. Musisz w to wierzyć. To jest ten klucz trzeci. Musisz w to wierzyć. I ostatni klucz to pragnienie. Zobaczcie. Każdy może prorokować. Ale czy każdy prorokuje? Musisz mieć pragnienia, to jest takie proste. Wiecie, jakie prorokowanie jest proste? Bez problemu. Musisz wierzyć w to. Mówisz, a później mówisz po polsku. Czy tam w innym języku, jak jesteś nie Polak. Pragnienie! Tak jak ja zawsze mówię, ja usłyszałam, że ktoś mówi na językach, jak byłam młodochrześcijanką i zapragnęłam też. I tak możesz wszystko. Możesz zapragnąć. Pragnienie. Masz pragnąć w ogóle aniołów. Masz ich pragnąć. Wszystko jest z pragnienia. Jeżeli nie będziesz pragnął, nie będziesz płynął w tym. Nie będziesz pragnął prorokować, to nie będziesz płynął w proroctwie. Pragniesz głosić Ewangelię. Zobaczcie, jak miasta go takie pragnienie cię. I ty zaraz komuś powiesz. W ogóle jak jest cały czas, to cały czas to robisz. Bo to w ogóle tym żyjesz. Wszystko jest na pragnieniu. Jeżeli jesteś rozpalony, będziesz wkurzał religię. Powiem wam jedną historię. W Brazylii, jak nie wiecie, jest zakaz picia piwa. Zakaz picia piwa wierzących. Ale wino chlają. Wino 14% chlają, 6% piwo nie. Tak ma głupia, debilna, nienormalna, chora religia się nazywa. I słuchajcie, ten usługujący pojechał do tej właśnie Brazylii, tam do społeczności, spał w hotelu i na recepcji była dziewczyna i wiedziała, że on jest pastorem. I on piwo chce, mówi do niej, możesz mi do pokoju na rachunek, a on mówi, na rachunek nie tego kościoła zaproszonego na swój. Pastorze, ty pijesz piwo? A dlaczego by nie, mówi do niej. Dlaczego mam nie pić piwa? I jej mówi, skąd ta hipokryzja? A ona mu opowiada, słuchajcie, chodziła do kościoła. Wyrzucono ją z kościoła, bo piła piwo. On jeszcze tak zażartował, tak, mam ochotę się z Jezusem dzisiaj piwa napić. W ogóle nawiązał z nią oczywiście w momencie relację, odnowił to, co było pokaleczone przez chorą religię i dziewczyna w ogóle odbiła się od dna. Zobaczcie, co jest. Musisz być rozpalony, to ty wtedy wkurzasz tą religię. To ty zauważyliście, że religia się wkurza, gdy jesteś w ogóle rozpalony, pewny siebie. Jest to właśnie to pragnienie. To pragnienie emanuje z ciebie, przebija się po prostu. Jeżeli pragniesz, to dostajesz to, co pragniesz. To świat nawet tak ma. To nawet świat tak ma. A wielu chrześcijan mówi, ja bym pragnął widzieć aniołów, ale tak naprawdę bardziej pragną siedzieć w swoich telefonach komórkowych i wiecie co? Obejrzą anioły, ale na YouTubie. Taka jest prawda. No tak, obejrzą anioła na YouTubie, będą się widzieć anioła? Widzieć, jak on złapał ten samochód, przerzucił tak w twoim życiu. Wiecie, że ja wiele razy wiem, że jak jadę samochodem, już mężowi nie opowiadam, nie chcę go stresować, ale wiele razy wiem o ingerencji anielskiej w niektórych sytuacjach. Ja doskonale wiem, kiedy one w ogóle mnie chroniły. One mnie chroniły, ja się nie muszę jarać, YouTube włączyć, widzieć tego anioła, jak błyskawica przeleciał. W ogóle całe rzesze są takie, jest cała grupa przysposobione dla marzeńki. Osobistych mam. Ja nie będę na YouTubie się jarać, bo ja pragnę w ogóle w realności ich, nie?
Widzicie, jak jest? O pragnieniu cały czas mówimy. Pobądź z człowiekiem jeden dzień i zobacz, na co wydaje pieniądze i jak spędza czas. Będziesz wiedział, jakie ma pragnienia. Jak zobaczysz, na co wydaje pieniądze i jak spędza czas, doskonale będziesz wiedział. Zobaczcie, Jezus w Marka 1:35. On usługiwał do późnych godzin nocnych. Uzdrawiał, uwalniał. Wiecie, cały czas był z ludźmi. Do późna do wieczora pracował. I co on później robił? Zobaczcie. Czy on powiedział tak: ale się narobiłem, muszę odpocząć, muszę się przespać, muszę w ogóle wolne sobie wezmę dzisiaj, bo jestem zajechany. Nie, wiecie co? Bo on miał pragnienie. On, 1:35, a wczesnym rankiem, przed świtem, wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. Tam czerpał swoją siłę. Tam się regenerował. Wstał bardzo wcześnie i co? Pragnął mieć społeczność ze swoim ojcem. To ci daje realne podniesienie. Kochani, to wam da wam realne podniesienie. Zostawiam wam z tym tematem. Powtórzę klucze. Klucze do współpracy z aniołami. Poddanie się, nauczenie się oglądać rzeczy oczami swojego serca. Musisz wierzyć we właściwy sposób i pragnienie. Te rzeczy, to ty decydujesz, czy chcesz. Czy chcesz, żeby ten prezent stał na zakurzonej półce? Chcesz, żeby twój anioł był wyciorany, czy po prostu czekał, aż ty odejdziesz do Pana, bo nudzi się strasznie. Amen, kochani. Kochani, jeszcze chciałem się